Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich miłośników audio. Dzisiejszego wieczoru szczególnie. Przepraszam, wyłączę tylko jeden podsłuch. Ok. Powtórzę się wobec tego, pozwólcie. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich miłośników dobrego, bardzo dobrego i wspaniałego audio. Szczególnie tych, którzy są miłośnikami różnych dziwnych, vintage'owych wynalazków i z epoki jeszcze PRL-u, do których ja też należę, do byłych użytkowników, chociaż może nie darzę już ich takim sentymentem z uwagi na jakość brzmienia. Witam Marcina, Krzysztofa, Dawid P., Robert, Glas, Marcin, Piotr, Kasper, Kasperkiewicz. Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Jak zapowiadałem, dzisiejszym gościem po raz drugi, bo był to taki dwuodcinkowy serial, jest inżynier Maciej Tułodziecki, którego zaproszę teraz na naszą wizję. Dobry wieczór, Maćku. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. To twoja słynna trąbka, którą zrekonstruowałeś z części. Nie, nie, nie. Rekonstruowałem saksofon tenorowy. Trąbka. Ścizna. Ona ma tylko 4 klasy. Przepraszam, 3. Rozumiem. Panie inżynierze, bardzo się cieszę, że dzisiaj nastąpi odsłonięcie kurtyny. Odsłonisz kurtynę tą tam za sobą, tak? I tam się pojawi cudowne, wspaniałe, hi-fi'owe czy high-endowe audio z czasów PRL-u. Made in PRL. Ale z osób, które kochają vintage, ale jakoś dziwnie zagraniczny, no nie ma wiary, że w Polsce było produkowane hi-fi. Na myśl o tym wiele osób się wzdryga, przechodzą ich ciary i po prostu pukają się w głowę, że po prostu PRL i hi-fi to dwa różne odległe światy. Wobec tego, Macieju, co powiesz na ten temat? To znaczy, to co chciałbym pokazać, to chciałbym pokazać taki sprzęcik, którego chętnie bym sobie teraz posłuchał. To znaczy zestawiony z starych klocków PRL-owskich albo w formie nietkniętej, albo może w formie lekko podrasowanej. Wydaje mi się, że postęp techniczny polega na tym, że jak ktoś przystępuje do wyprodukowania jakiegoś prototypu, robi to pierwszy raz, niespecjalnie ma jakąś praktykę, to robi ten prototyp na 200%. Dopiero w momencie, kiedy okazuje się, że to zaczyna działać, no to okazuje się również, że wiele rzeczy zostało zrobionych na wyrost i niepotrzebnie aż tak dobrze. Można to zobaczyć w samochodach, można to zobaczyć właściwie we wszystkich urządzeniach technicznych. No i tutaj sobie pomyślałem, że chętnie wróciłbym do pierwszego sprzętu stereofonicznego, który się pojawił w Polsce na zasadzie zestawu hi-fi. Oczywiście wówczas zestaw hi-fi to był gramofon, wzmacniacz i kolumny. O magnetofonach stereofonicznych to w ogóle nie było mowy. Z tego co pamiętam, z historii powszechnej rozwoju magnetofonów, to chyba Czesi zrobili szybciej magnetofon stereofoniczny niż Polacy. No ale w każdym bądź razie, ja jak zaczynałem słuchać muzyki, to były jeszcze rzeczy monofoniczne. W związku z tym sprzęty stereofoniczne, które pokazywały się, które można było zobaczyć w sklepie, to były rzeczy bardzo, bardzo wówczas egzotyczne. No i taki zestaw postanowiłem sobie reanimować w wersji podstawowej, a może troszkę go ulepszyć. No w każdym bądź razie jestem trochę przekory, bo będę mówił o rzeczach bardzo, bardzo starych, a zatem przedlicencyjnych. Ponieważ wydaje mi się, że w dawnych czasach rzeczy, które konstruowali Polacy na zasadzie Polak potrafi, szalonych ambicji i nie liczenia się z kosztami, mogły być naprawdę dobre. No i taką
Tezę chciałbym w kilku obrazkach, taką kontrowersyjną tezę chciałbym w kilku obrazkach spróbować udokumentować. Super. Maćku, czyli bronisz tezy, że jednak w czasach PRL-u powstało coś, co można by nazwać hi-fi. To było hi-fi, ponieważ spełniało normę DIN 45500. O, o. No to zaskakujące. Wobec tego pozwolisz, że na dzień dobry... Na dzień dobry będą jeszcze oklaski w związku z tym i będziemy mogli przejść... Jak najbardziej. Do prezentacji. Pytanie zasadnicze. Czy sprzęty audio made in PRL wytrzymują konfrontację z dzisiejszymi wymaganiami audiofilów, tak to określmy? I czy można wybrać z czasów PRL dla audiofila coś, co pozwoliłoby mu cieszyć się dobrym dźwiękiem? Oto dwa zasadnicze pytania, przed którymi staje dzisiaj inżynier Tułodziecki. No dobrze, no to nie uchylajmy się od odpowiedzi na te pytania. A tak, to jeszcze moja lista błędów i wybaczeń. Wypaczeń i wybaczeń w takim razie, no ale bardzo się cieszymy, że takie wypaczenie jak technik.pl, twój portal zaistniał w świecie, gdzie no, bardzo dużo, bardzo szczegółowej wiedzy audiofil może zaczerpnąć. To jest nie mój portal, tylko nasz portal, jest nas tam kilku. Portal ma swój profil wyłuszczony dość dokładnie w manifestie, który znajduje się na początku. Z założenia była to zabawa techniczna robiona przez inżynierów dla inżynierów, czyli zawiera troszkę więcej wiedzy technicznej, ale sprzedawanej w sposób popularno-naukowy. Więc możemy napisać duży artykuł na temat, nie wiem, gramofonu, w którym nie będzie ani jednego wzorku. No i jakoś tak staramy się trzymać tą linię, zmieniając profile, czasami pisząc o różnych dziwnych urządzeniach. Z tego co wiem, najaktualniejszy wpis, który się pokazał, dotyczy hamowni dla małych silników. Dla małych silników, o tak bym to określił. Typowo audiofilski temat, rozumiem. No to jest technika, a nie audiofik. No tak, zgadza się. Maćku, czyli wracamy do top audio. Czy Best Audio Made in PRL? Proszę bardzo, czyli mamy setup, o którym wspomniałeś. Nasz tor składa się z takich oto elementów. Tak. Poproszę gramofon. No więc dla pewnej przekory, jako gramofon idealny do reaktywowania dawnego zestawu jest pierwszy polski gramofon w klasie stereo hi-fi, czyli gramofon G600. Ten gramofon właśnie był zrobiony w czasach, kiedy no, nie bardzo żeśmy się liczyli z kosztami, a liczyło się jedynie zrobienie urządzenia, jakby to powiedzieć, pozytywnego technicznie. Ponieważ w tej chwili tego typu gramofony wracają do łask, ludzie reanimują, wkładając do nowych skrzynek gramofony klasyczne napędzane rolką typu Lenko GL75 i tak dalej. Wszyscy, którzy to robią, marzą skrycie o Garardzie 401 czy Garardzie 301, generalnie o bardzo starych gramofonach napędzanych rolką. Z niewiadomych przyczyn nazywają te gramofony idlerowymi. Ja nie rozumiem tej nazwy. Mnie idle kojarzy się z rozruchem silnika spalinowego. Występuje nawet czynność to idle engine, czyli dokonać rozruchu. A potem jak już silnik pracuje na biegu jałowym, to biegiem jałowym steruje urządzenie, które nazywa się, uwaga, idle speed control, czyli sterowanie prędkością biegu jałowego. Słowo idle mnie jako
z zawodu samochodziarzowi kojarzy się z czymś zupełnie innym. Skąd się wzięło to w gramofonach? No prawdopodobnie dlatego, że jeżeli małym kółkiem napędza się duże kółko, to w pewnym sensie jest to tak jak małym zębnikiem rozrusznika napędza się duże koło zamachowe. I tutaj jest ta wspólnota nazewnictwa gramofonowo-silnikowego. Dziwne to dla mnie jest to napęd rolką i po co w to mieszać jakiś idler, nie rozumiem tego. No w każdym bądź razie, wracając do tematu, ponieważ reanimuje się gramofony typu Lenko GL75, to wydaje mi się, że na podobne potraktowanie zasługuje G600. No, ten egzemplarz, który tutaj jest pokazany, to jest egzemplarz w bardzo ładnym stanie, działający, wszystko jest oryginalne, oryginalna wtyczka, więc na dobrą sprawę można go włączyć do wzmacniacza z epoki, czyli wzmacniacza z lat 70. wtedy, kiedy coś takiego jak złącze RCA, czy inaczej mówiąc cincze w Polsce, nie było w ogóle znane. Generalnie zalety tego gramofonu są takie. No przede wszystkim porządnie wykonany talerz o masie troszkę leciuteńko ponad 4 kg. Ten talerz jest oparty na dobrym łożyskowaniu. Dobre łożyskowanie to polega na tym, że talerz się w łożysku kręci, a nie buja. Innymi słowy, nie ma luzu. Kto chce tutaj znaleźć troszkę więcej szczegółów, to jest taki artykuł człowieka, którego nazwisko jest kojarzone z kładkami, Joseph F. Grado, który napisał kiedyś artykuł, czy gramofon wpływa na dźwięk, to znaczy sam gramofon jako napęd, abstrahując od ramienia, wkładki i tym podobnych rzeczy. No i z tego jasno wynika, że im, jakby to powiedzieć, łożyskowanie jest dłuższe, tym taki gramofon będzie pracował, talerz będzie miał lepsze warunki pracy. Z drugiej strony wiadomo, że wykonanie takiego powoduje, że cała konstrukcja rośnie w górę, no ale w tamtych latach jeszcze nie było mody na slimline, czyli nie było ograniczania wysokości konstrukcji kosztem jej jakości. No i to tak mniej więcej można było powiedzieć na temat tego gramofonu z grubsza. Co rozumiem przez precyzyjne uzyskowanie talerza? No chętnie bym pokazał na przykładzie, jeśli Artur możesz, to bardzo poproszę. O, tu jest coś takiego. To jest łożyskowanie do, no powiedziałbym, taniego audiofilskiego gramofonu, czyli do gramofonu Rega. I teraz zróbmy prosty eksperyment. Trzymając zaćmień, zobaczmy, co się stanie z łożyskiem. O, nie spada. Podciśnienie, które się tworzy w środku, powoduje, że to się nie chce rozłączyć. Rozłączmy to siłą. Rozłączyło się. A teraz złączmy z powrotem. O, nie chce wpaść do środka. Wręcz sprężynuje na poduszce pneumatycznej, która się utworzyła na łożysku. Proszę bardzo. O czym to świadczy? No o tym świadczy, że jest solidnie wykonane łożyskowanie. Jeżeli ktoś z wielbicieli popularnych gramofonów chce to spróbować na swoim gramofonie, niech zrobi. Będzie miał prostą odpowiedź, czy to działa. A zasada działania jest tak prosta, jak regulacja koła rowerowego. To ma pracować bez luzów i bez oporów. Jeżeli są mniejsze luzy, tak jak tutaj, no to są troszkę większe opory. No to tak musi być. Jak się pokręci tym talerzykiem, to on nie będzie wirował jakoś szalenie, ale po założeniu na niego talerza, zwłaszcza o dużej masie, to nie będzie robiło żadnego wrażenia. Po prostu. Silnik napędzający ten gramofon nigdy się nie zorientuje, że tutaj jest przyzwoite pasowanie. O, to rozumiem przez solidne łożyskowanie talerza. Pokazuję akurat na tym gadżecie, dlatego że no, jest lekki, mały, bardzo łatwo go zaprezentować. O, tu jest troszeczkę wnętrza gramofonu, tak jak widać talerz z tarczą stroboskopową od spodu. Tarcza ma trzy rzędy, ponieważ gramofon obsługuje również 78 obrotów na minutę, czyli teoretycznie może obsługiwać płyty szelakowe. Pamiętam czasy, kiedy jeszcze płyty 78 obrotów występowały w sklepach. Mało tego, występowały pocztówki dźwiękowe 78 obrotów na minutę. No nic, talerz waży troszkę ponad 4 kg. Chciałem to porównać z masą we współczesnych gramofonach, więc popatrzyłem sobie, ile kosztuje gramofon popularny
taki bezmarkowy Chińczyk startowy, których mnóstwo jest sprzedawane. No cały tamten gramofon ze wszystkim waży około 2,5 kg, nawet troszkę mniej, bo ten, który znalazłem, ważył 2,450. To jest szasi gramofonu, tak jak mówię, solidne łożyskowanie, napęd rolką wielostopniową położoną na silniku oraz kółkiem pośrednim, przepraszam, nie położonym na silniku, silnik jest obok, napędza rolkę pośrednią, a ona napędza kółko napędowe, to z kolei napędza talerz po wewnętrznej powierzchni. No trochę za szybko chciałem powiedzieć i tak mi się powiedziało niedobrze, a z drugiej strony trochę mylące jest to, że brak tutaj paska napędowego. No i to są główne zalety tego gramofonu. No problemem jest troszkę toporne ramię. Dlaczego toporne? No winda jest wymyślona w sposób dziwny, a poza tym to, co troszkę nas wszystkich boli, to to, że nie ma antyskatingu. W związku z tym nie ma rekompensacji siły wynikającej z przyspieszenia Coriolisa, mówiąc językiem fizyki. Oczywiście to ramię można uczynić pięknym. Można zrobić z niego coś, co będzie wyglądało tak, że zmieni się nie do poznania. Ale to już nie będzie to ramię. Dla przykładu pokażę o takie ramię. To jest to samo ramię. Jakbyś mógł je powiększyć, Artur. To jest to samo ramię. Dorobiony jest antyskating, jak widać. Dorobiona jest przyzwoita winda. Mocowanie jest zrobione z przeznaczeniem do standardu SME i pasuje do moich ulubionych gramofonów przyjmujących cztery ramiona bez łaski. No i oczywiście było robione dość dawno, więc widać, że ma skromną główkę, czyli jest takie można by powiedzieć ultra low mass. Więc z tamtego topornego ramienia zrobiło się coś takiego, no ale nie w tym miałaby być główna przeróbka, czy upgrade tego gramofonu, czy mam na myśli upgrade G600. Problemem, żeby coś wykrzesać z G600, no to może w ogóle po prostu wymieńmy ramię. No ale jak popatrzymy na proporcje tego gramofonu, szerokość, długość i popatrzymy na najmniejszy gramofon świata, który przyjmuje standardowe ramię 9-calowe SME, to widać, że ten gramofon jest po prostu za mały. Nie zmieści się tutaj dłuższe ramię. Ramię 9-calowe się tutaj nie zmieści. No, żeby to jeszcze wykazać, nie wiem, na następnym slajdzie mamy chyba właściwy obrazek, a nie, już nie mamy na następnym slajdzie obrazku. Dobrze, w każdym bądź razie można próbować przymierzyć do tego gramofonu standardowy szablon do mocowania ramienia 9-calowego, no i po prostu mocowanie ramienia wypada poza gramofonem, ale w takim miejscu, że trudno jest coś tutaj wykombinować. Tak? Także, no, Zastosowanie jakiegoś standardowego ramienia 9-calowego lub dłuższego no wymaga, powiedziałbym, dalszej przeróbki tego gramofonu, ale moim zdaniem warto ją podjąć. Będę informował o przebiegu zdarzeń. No, jeśli chodzi o wzmacniacz, to myślałem tutaj o dwóch wariantach. Pierwsze to najbrzydszy wzmacniacz świata, czyli W600, już wspominałem o tym wzmacniaczu. One przeżyły ciężkie chwile w jakichś świetlicach, domach kultury i tym podobnych miejscach. No, siła głosu jest regulowana podwójnym potencjometrem, gdzie kręci się oddzielnie kanałem lewym, kanałem prawym. No i potencjometr jest bardzo nietypowy, właśnie z takim wiosełkiem. One mają trudności w przetrwaniu próby czasu. Można tego, tutaj jak widać jest ten potencjometr uszkodzony, no trzeba wydrukować nową gałkę. Na szczęście tak zwane techniki przyrostowe pomagają w reanimowaniu takich rzeczy, które kiedyś były absolutnie niemożliwe i części zamienne do tego osiągały jakieś nieprawdopodobne ceny. Teraz po prostu drukujemy. Najlepszym przykładem jest, jeśli ktoś się bawi w magnetofony szpulowe, niech zobaczy, ile teraz kosztują naby. Wydrukowanie nabu kosztuje, no nie jest to skomplikowane, w związku z tym
ceny po kilkaset złotych przestały występować, zaczyna to schodzić w racjonalny ten. Co jest zaletą tego wzmacniacza? No, zaletą jest duża ilość wejść. Proszę zwrócić uwagę, są wejścia na gramofon 1, gramofon 2, bo gramofon krystaliczny, czyli z taką wkładką, jak zaczęło Bambino, a skończył licencjonowany telefunkiem G600 czy Mr. Hit, a przewidziano tutaj pierwszy raz w historii polskiego Hi-Fi zastosowanie wkładki magnetycznej. No, z tego co pamiętam, tą pierwszą wkładką magnetyczną to był sławny Shure 44. No chyba tyle na temat tego wzmacniacza. O, teraz co jest jakby tutaj jego największą wadą przy współczesnym zastosowaniu, no to, że mamy złącza dinowskie. Jeżeli chodzi o wyjścia głośnikowe, no to miejsca jest dosyć, nawet bez specjalnego rujnowania szaty graficznej. Tutaj można postawić normalne gniazda głośnikowe, no i połączyć takie głośniki, jak się tylko, znaczy taki standard złącza, jaki się tylko chce. Bo niestety te gniazda dinowskie no mają to do siebie, że zwłaszcza w połączeniu z pierwszymi krajowymi wtyczkami łączonymi śrubą, no były bardzo, bardzo podatne na spowodowanie zwarcia na wyjściu wzmacniacza. No wzmacniacz lampowy, no to jakby tu powiedzieć, nie wyparuje w połowie, ale wzmacniacz tranzystorowy poddany zwarciu na wyjściu, no bardzo często to się dla niego źle kończyło. No i powiedzmy, że odstawiając do serwisu wzmacniacz spadniętą końcówką, słyszało się najczęściej, czy może pan przynieść ze sobą kable głośnikowe. Po co? No po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem w tej sławnej wtyczce nie ma zwarcia. No z wejściami jest tutaj troszkę gorzej, trzeba byłoby się troszkę nagimnastykować, ale jeżeli ortodoksyjnie podłączymy do W600 gramofon G600, to jego wyjście kończy się wtyczką, która idealnie tutaj pasuje do tego gniazda. Tak to wygląda od środka. No jeszcze raz wzmacniacz po zdjęciu obudowy. Tu jest przeciwsobna końcówka. Dwie lampy L84 na jeden kanał, dwie lampy L84 na drugi kanał. Oczywiście ludzie nie lubią przeciwsobnych końcówek w tej chwili. Na czym to polega? No to wyobraźmy sobie, że jest koncert skrzypcowy i ma go grać dwóch skrzypków. Jeden ma ciągnąć smyczkiem tylko w lewo, a drugi tylko w prawo. No to tutaj tak jest. Jedną połowę sygnału sinusoidy umownie wzmacnia jedna lampa, drugą druga lampa. No jest tylko kwestia koordynacji działań tych lamp, no i tego, co się dzieje na styku, kiedy jedna przekazuje pracę drugiej lampie. No tam się pojawiają zniekształcenia, które są dla ucha dość dokuczliwe. Nie podaje się ich, ponieważ o ile dobrze pamiętam, są to zniekształcenia skrośne. Nie jestem pewien, dość dawno już się temu przyglądałem. Natomiast zamiana tego na zniekształcenia harmoniczne oczywiście jest możliwa i tych harmonicznych nam się robi troszkę. Właśnie na skutek zmiany przejścia z jednej lampy na drugą. No i tyle, ale jakby to powiedzieć, w tranzystorach mamy to samo, więc niespecjalnie tutaj jest co narzekać, że to jest final lamp. To dwa transformatory wyjściowe, transformator zasilający, no i trzy lampy przewzmacniacza. Chyba tyle. O, tutaj jeszcze od spodu, gdyby ktoś chciał się przyjrzeć dokładnie, czy można tutaj jakoś spróbować wymieniać gniazda wyjściowe. No najprostszą rzeczą, którą należałoby, tak mi się wydaje, zrobić, to wywalić bezpieczniki w jakieś inne miejsce i zyskać na tej listwie trochę miejsca na gniazda. Wzmacniacz jest robiony na tak zwanych kopyłkach, czyli nie ma płytki drukowanej. No utrudnia to montaż oczywiście, bo ktoś musi to ręcznie wszystko zrobić. No ale z drugiej strony, jeżeli chce się coś zmienić, coś zakombinować, coś zrobić troszkę inaczej, czy nawet solidnie przebudować układ, no to dzięki tej otwartości, która tutaj jest, to jest absolutnie możliwe. No i zaletą jest również to, już wspomniałem wcześniej, ale postawmy kropkę nad i, korektor do wkładki, czyli tak zwany phonostage. O ile dobrze pamiętam, on jest robiony na niskoszumnej lampie F86, ale pamięć jest zawodna. Czyli mamy do gramofonu G600, który, jakby to powiedzieć, przez przekorę wybrałem wzmacniacz
wzmacniacz W600. Jego rodzony brat, bo w takim zestawie były sprzedawane. Przynajmniej ja pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego stojącego w sklepie. Właśnie takim tym. Szpetota tej obudowy jest po prostu też, no, jakby to powiedzieć, niedościgniona. No, wariant drugi. Wróćmy do refrenu, tego co się już pojawiało w poprzednim naszym spotkaniu, mianowicie nasze ulubione bambino. Jeżeli weźmiemy dwa bambina, włożymy je do wspólnej skrzynki, zamienimy wejścia na wyjścia cinczami, a wyjścia zamienimy na wyjścia głośnikowe, jakieś takie zaciskowe, nawet niespecjalnie wyrafinowane, no to po chwili możemy włączyć jeden wzmacniacz, włączyć drugi wzmacniacz, no i normalnymi przewodami połączyć się z resztą systemu. Do osiągnięcia tego sukcesu potrzebujemy bambino 2, 3 lub 4. Również późniejsze wersje wzmacniaczy stosowanych w gramofonach serii Delta, czyli 426, o ile dobrze pamiętam, też mogą tutaj spełnić to samo zadanie. No nie będzie to bambino, ale lampy wyjściowe będą takie same. Także to alternatywa. No, dawcy z bambina wyjęci wyglądają w taki sposób. Można takiego dawcę troszeczkę przerobić, dodając mu takie dwa panele z blachy i wtedy po prostu bez zmieniania czegokolwiek mamy tylko po jednej stronie wejścia, po drugiej stronie potencjometry. Gdybyśmy się bardzo uparli, to możemy dwa takie postawić w drewnianej obudowie, perwersyjnie twierdząc, że mamy prawdziwy wzmacniacz składający się z dwóch monobloków. O tyle fajnie, że z dwóch monobloków, bo każdy z monobloków ma oddzielny włącznik sieciowy sprzężony z potencjometrem. Taka perwersja. No i jeszcze raz, wygląda jak miałby wyglądać, a nagle zdejmujemy pokrywę i okazuje się, że w środku jest nasz ulubiony sprzęt stereofoniczny. Czyli bambino w wersji portable. Czy portable. Wejście i wyjścia. No a tak to się wygląda, jak się to postawi koło jakichś tam innych klocków. Można podłączyć jakiś tani multiodtwarzacz do wstępnych testów. Odtwarzacz ma tą zaletę, że odtwarza wszystko, co ma otwór w środku. No nie chce odtwarzać płyt, które nie mają otworów, a poza tym właściwie radzi sobie ze wszystkim. No i jakieś tam fonostage, że tu są akurat jakiny, ja lubię jakiny. Tyle lubię lakiny, no. No a potem można to spróbować przełożyć w jakąś inną obudowę. To już robią ludzie mocniej zaawansowani technicznie, ponieważ no krótko rzecz biorąc, jest to zmontowanie tego samego wzmacniacza z tych samych części, które wyjęło się z bambina, ale jest to montowanie wzmacniacza od początku do końca. Tam panują dość wysokie napięcia, bo napięcie anodowe tam jest kilkaset voltów, powiedzmy 200 parę voltów, o może tak to powiedzmy. No w związku z tym ludzie, którzy to montują, muszą mieć taki nawyk, że robią to jedną ręką, bo jak robią to dwurącz, to mogą między te ręce trafić z wysokim napięciem i wtedy zaczynają widzieć na niebiesko. Jeśli widzą na niebiesko zbyt długo, zostaje im to na stałe. Także nie jest to bezpieczna zabawa, lepiej jak już taką wersję zrobi zawodowiec. No a to jest wersja Credence, czyli wersja, do której dołożono jeszcze magiczne oka. No bo teraz wzmacniacz, w którym nic nie miga, jest passé. No i tutaj widać, że jest dołożona jeszcze jedna lampa, prawdopodobnie ułatwiająca pracę barwy tonu. Także wersja Credence. Ktoś takie rzeczy robi na CNC, jest to chyba do stania. Z kolumnami głośnikowymi, muszę powiedzieć, mam problem. Ponieważ w tamtych czasach robiono kolumny głośnikowe oparte o bardzo solidnie robione głośniki z magnesem tak zwanym kobaltowym, czyli Alnico. No ale do powszechnego użytku były przeznaczone właściwie dwa podstawowe zestawy, które nazywały się A11 i A12. A11 to była czysta, prosta kolumna
przypominając, jak głośnik radiowęzłowy, duży głośnik szerokopasmowy, eliptyczny i obudowa na praktykę, można powiedzieć, otwarta. Wraz ze sprzętami takimi, powiedziałbym, bardziej hi-fi pojawiły się kolumny A12. To już była kolumna typu kompakt z zamkniętą obudową i z otworem promieniującym dźwięk zgodnie z prawami opisanymi w praojcu, w kolumn bass reflex, czyli rezonatorze Helmholtza. W każdym bądź razie, jakie są zalety tych głośników? Mianowicie w dawnych czasach był problem z wyprodukowaniem dużej mocy przez wzmacniacz. W związku z tym głośnik sam z siebie musiał być skuteczny, czyli z małej ilości watów robić dużo decybeli. No i wtedy starano się robić głośniki, starano się również robić obudowy. W momencie, kiedy wymyślono, nie wiem, głośniki, na przykład Tunnel Westminster, to do dziś taki kolumn się już nie robi, a tamte osiągają ceny. Myślę, że jedna kolumna pewnie będzie droższa od samochodu. No, dlatego gdybym miał sobie w tej chwili postawić sprzęt z PRL-u, postawiłbym sprzęt oparty na starych głośnikach, które były zrobione. No, powiedziałbym, głośnik, który był pokazany na poprzednim slajdzie, czyli GT30x10, no to jest taką polską odpowiedzią z cyklu Polak Potrafi, odpowiedzią na głośniki typu, nie wiem, Tano HPD, przepraszam, może nie Tano HPD, ale na przykład Goodmans 350, Axiom 350, o, tego typu. Tano jest agregatem dwugłośnikowym, natomiast jednogłośnikowy, taki szerokopasmowy, to Goodmans. Jedna rzecz, która jakby już troszeczkę trąca myszką z tamtych czasów, to są głośniki eliptyczne, które no, przyjęły taki kształt, bo musiały wchodzić do różnych dziwnych urządzeń, radioodbiorników, powiedzmy magnetofon, który z zasady miał budowę wysokości, nie wiem, powiedzmy 14 cm, no na przykład, no musiał mieścić w obudowie głośnik. Głośnik okrągły, no byłby zdecydowanie o mniejszej powierzchni, dlatego wtedy stosowano dużo głośników eliptycznych. No z punktu widzenia rezonansów własnych, to jest oczywiście ciekawsze, bo to są dwie osie symetrii, w związku z tym może to wyglądać dziwnie. Ja nie zgłębiałem tego tematu za mocno. Skoncentrowałbym się na głośnikach okrągłych, szerokopasmowych, robionych w tamtych latach z magnesami kobaltowymi. Może zobaczymy takie głośniki. No właśnie, to są głośniki, o których mówię. Dwie odmiany, Tonsil GD30x10, czyli 30 cm średnicy i 10 W mocy. I drugi taki sam, ten ma literkę S, jako że jest głośnikiem szerokopasmowym. One są zrobione na odlewanym koszu, z ładnie zabudowanym magnesem, czym przypominają wspomniane wcześniej Goodmans. Na tym próbowałbym budować swoją kolumnę marzeń. Oczywiście z pojawieniem się licencyjnych głośników ten głośnik zyskał swoją nową postać, GD30x15, moc urosła mu z 10 do 15 W, ale widać już magnes jest ferytowy, no i już nie jest to w takich rozmiarach jak w tamtym głośniku. Zresztą za chwilę zobaczymy porównanie na następnym slajdzie pewnie. O właśnie, to jest stary głośnik 10-watowy, a to jest nowy głośnik 15-watowy. Tu mamy odlewany kosz, tu mamy klepnięty z blachy. Oba są 15-ohmowe, czyli oba są zrobione do wzmacniacza lampowego. Współczesniejszy głośnik ma tutaj rozsiewacz. Te prążki no, mają poprawiać propagowanie tonów średnich, bo mają ułatwiać zjawisko, które jest znane w fizyce czy w elektroakustyce jako dzielenie się membrany. To jest stara wersja 15-ohmowa, to jest nowa wersja 15-ohmowa. To jest głośnik Polak Potrafi, polska odpowiedź na Goodmansa, a to jest głośnik licencyjny. No, te same kosze można zobaczyć w głośnikach GDN30x60, GDN30x80, GDN30x180, GDN30x1800. Wymieniłem te, które już zostały zrobione i te, które niebawem będą zrobione.
No jeszcze raz z boku widok tych dwóch głośników. Ten głośnik służył do jakiegoś dziwnego projektu w dawnych czasach, dlatego ma troszkę przycięty kosz, ale to w niczym mu nie przeszkadza. Żyje, gra, wszystko jest z nim normalnie. Czy to był głośnik, który miał przewidywany do powszechnego użytku? No, jest taka postać, która zajmuje się wyrobami foniki, jest mistrzem świata, to jest Leszek Kusiak, znany jako Hartmann. On sobie zbudował takie kolumny w oparciu o głośnik 30-centymetrowy zgodnie z prawdziwą fabryczną dokumentacją. Takie kolumny miały nazywać się A13, były przeznaczone do wzmacniacza W600 i były zaprojektowane w epoce gomułki, ale z jakichś przyczyn nigdy nie weszły do produkcji. No i tutaj głośnik GD30x10 niskotonowy wspiera głośnik wysokotonowy GDW6,5x1,5. To jest taki sławny tekturowy głośnik ze śrubką w środku, centralnie w osi głośnika. To jest głośnik, o którym wiadomo, że jakiekolwiek polskie kolumny by się nie otworzyło, to w środku ten głośnik zamieszkiwał. Jeden, jedyny polski głośnik wysokotonowy z tamtych lat. Ponieważ jego parametry mówiły o tym, że osiąga on tylko 15 kHz, no to jakby to powiedzieć, ludzie, którzy szanują dane podawane w prospektach, nie bardzo je rozumiejąc, po prostu nie chcieli tych głośników widzieć, ponieważ no, głośnik wysokotonowy powinien grać do 20 kHz, a nie do 15. No, należałoby powiedzieć, że jakby to powiedzieć, słyszenie 20 kHz jest rzeczą bardzo problematyczną. Laryngolodzy, którzy badają słuch, badają go do powiedzmy 10 kHz, przynajmniej do takiej częstotliwości robione są maszyny do badania słuchu. Dobrze jest kiedyś raz w życiu sobie wypożyczyć gdzieś generator, podłączyć go do swojego ulubionego zestawu Hi-Fi na wejście AUX, a potem delikatnie pogwizdać różnymi częstotliwościami i zobaczyć, co tak naprawdę słyszymy, czego tak naprawdę nie słyszymy. Czy człowiek słyszy 20 Hz, czy tylko odbiera to jako uczucie duszenia, jakiś nacisk na mostek dziwny, czy 20 kHz słyszy, czy też po dłuższym czasie odbiera to jako uczucie powodujące mdłości. No to jest zupełnie inna rzecz. W każdym bądź razie dla pana Leszka gratulacje z powodu no, szarpnięcia się na zrobienie takiej kolumny. Oczywiście jest to pełna rekonstrukcja, bo jest zrobiona w oparciu o dokumentację fabryczną. To jest tak, że zrobiono wzmacniacz W600, a potem kołderka okazała się za krótka i kolumny A13 zostały tylko na papierze. Natomiast dysponując dzisiejszą wiedzą, mając w ręku taki głośnik, można sobie taką kolumnę skonstruować w sposób optymalny w oparciu o jakieś kryterium. O, to są kolumny pana Leszka, kolumny Hartmana. Proszę bardzo, tak wyglądają, nawet tkanina jest z epoki. Kto ma ochotę, może sobie albo próbować to zbudować albo jakoś. A to jest kolejny przykład głośników z tamtego czasu, też z dużym magnesem kobaltowym. One tworzyły nagłośnienie w jakiejś instytucji kultury, nie chcę mówić jakiej, no bo jak ćwiczy orkiestra symfoniczna, to też musi mieć na czymś odsłuchy. No i kiedyś były to budowane na takich głośnikach, ponieważ to były instalacje wielogłośnikowe, no to głośniki były łączone przez transformatory do wzmacniaczy typu radiowęzłowego. Ale można te transformatory bez większego trudu usunąć. No i dostaniemy bardzo przyzwoity głośnik szerokopasmowy. No, tutaj należałoby może podejrzewać, że ten głośnik pochodzi z roku 1962, ma oznaczenie GD20x6, czyli aż 6 watów. No i oczywiście przeszedł kontrolę techniczną brawurowo w zakładach Tonsil, tak. Teraz jeszcze porównanie tego głośnika 20x6 ze świeżo wyjętym z pudełka ultranowym głośnikiem GDN 20x40. Jak widać, znowu duży kobalt zamieniliśmy na mały feryt.
a moc na skutek tej zamiany urosła z 6 W do 40. Przez chwilę zastanawiałem się, czy moja idealna kolumna zrobiona na starych PRL-owskich głośnikach nie powinna być trzydrożna i wtedy próbowałbym zastosować ten głośnik jako średniotonowy. W dzisiejszych czasach nie próbowałbym budować mojej idealnej kolumny na podstawie dokumentacji technicznej z tamtych lat, tylko po prostu przegwizdałbym, jak to się brzydko mówi, taki głośnik, zdjął jego charakterystyki, zobaczył, co on potrafi i zrobił do niego obudowę optymalną w oparciu o określone kryterium optymalizacji. Dzisiejsza wiedza i dzisiejsze metody pomiarowe pozwoliłyby z tego głośnika wyciągnąć wszystko. Innymi słowy, tak skonstruowana kolumna byłaby trafieniem w dziesiątkę, a nie w ósemkę albo dziewiątkę, co też było w dawnych czasach rozwiązaniem zupełnie, zupełnie skutecznym. W każdym bądź razie myślę, że spróbowałbym zrobić taką kolumnę, że tak powiem, w oparciu o własne pomiary głośników, a nie opierając się na ogólnej, nie opierając się na dokumentacji fabrycznej sprzed wielu lat. No i jakby ktoś chciał coś, oczywiście, ponieważ mówiliśmy o cieszących się złą sławą głośnikach wysokotonowych GDW 6,5 na 1,5, no to jako alternatywa można tutaj użyć głośników od Meluzyny, o których wspominałem ostatnio. Ja generalnie lubię brzmienie głośników, które są stożkami, a nie kopułkami. Moje ucho jest do nich przyzwyczajone, ale bez przykrości słucham również głośników kopułkowych. Tam, jak wiadomo, też jest wiele teorii, czy kopułka powinna być sztywna, czy powinna być elastyczna, czy powinna być z gąbki, czy powinna być z polietylenu, czy powinna być z tytanu. Bardzo wiele szkół jest na ten temat, można długo na ten temat czytać, tylko po co? Najlepiej posłuchać, pasuje, dobrze, nie pasuje, szukamy innego rozwiązania. I tyle. A to są głośniki, które są klasycznymi stożkami, przy czym te stożki, o ile dobrze pamiętam, są z metalowej folii. One to są te głośniki, które były w kolumnach od Meluzyny, czyli pierwszych polskich kolumnach, które osiągnęły 20 kHz. Dzięki tym głośnikom. No i fabryczne tonsile, czyli jak wszedłem do sklepu i widziałem G600 i W600, to towarzyszyły im kolumny A13. Eliptyczny głośnik szerokopasmowy i dukt, czyli wylot bas refleksu. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda proporcja wylotu bas refleksu w stosunku do powierzchni głośnika. Otóż ten otwór ma być jakby dodatkowym głośnikiem promieniującym energię. Ta energia zależy od jego powierzchni. W związku z tym w tym przypadku można powiedzieć, że powierzchnia tego duktu czy wylotu bas refleksu jest około 40% powierzchni głośnika. Jeżeli ktoś chce popatrzeć, jak wyglądają wyloty bas refleksu, na przykład w Altusach, Altonach, Peltonach 120, 140, 460, no to niech zobaczy, że te proporcje wyglądają kompletnie inaczej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w czasach lampy kolumny konstruowano i optymalizowano ze względu na skuteczność. One miały dawać dużo decybeli. W związku z tym otwór promieniujący o dużej średnicy powoduje większy ruch powietrza niż symboliczny otworek, który tylko odciąża głośnik niskotonowy. O tak by to z grubsza wyglądało. Jeśli chodzi o zasady konstruowania tych duktów, to są na ten temat bardzo dobre źródła. Są nomogramy, są wykresy, są wzory. Można zupełnie spokojnie sobie z tym poradzić. Poproszę jeszcze następny jakby slajd z tymi kolumnami. O, a tak to ona wygląda w środku. To sławny dukt. Proszę zwrócić uwagę, kolumna jest w ogóle niewytłumiona. No cóż, jeśli chodzi o tłumienie kolumn, to też jest kilka szkół na ten temat. Jedne mówią, żeby nas tłumić tylko ścianki, żeby nie miały drgań własnych, a inne mówią, żeby jednak przestrzeń w środku czymś wypełnić. Przy czym to wypełnienie na ogół towarzyszy kolumnom w obudowach zamkniętych, a to z tej przyczyny, że
cała energia, która jest w środku, którą promieniuje tylna strona głośnika, ma się w tym wytłumieniu zamienić na ciepło. No i jeżeli to wytłumienie jest, jakby to powiedzieć, intensywne, no to ten proces przebiega sprawniej. Tak między nami mówiąc, to najlepiej jest dobrać doświadczalnie tłumienie takiej kolumny. Więc nawet jeżeli sobie sprawię, a na pewno sprawię takie kolumny, to poeksperymentuję trochę z ich tłumieniem. Ta oryginalnie miała tylko duży płat gąbki przyklejony do tylnej ścianki. To jest jednodrożna kolumna A12. O, i w tym klocku siedzi o właśnie taki głośnik 15-ohmowy, 3-watowy. Także czasy, prawda, kilowatowych wzmacniaczy i kolumn 2x500 w tamtych czasach nie istniały, a ludziom się tego dobrze słuchało, bo kolumny mają dawać decybele, a nie pochłaniać waty. Do pochłaniania watów są lutownice. No tutaj uwaga porządkowa, sporo zdjęć jest z naszej strony, trochę zostało zrobionych przeze mnie specjalnie do tej prezentacji, A13 są zdjęcia autorstwa człowieka, który je zbudował, czyli Leszka Kusiaka-Hartmana, a zdjęcia A12 autorstwa Tomasza Jankowskiego, od którego wytargowałem te kolumny i pewnie niebawem staną u mnie i będą przedmiotem dalszych eksperymentów. To chyba wszystko. No proszę. Maćku, takie mi się nasunęło resume twoich analogowych tajemnic, które odkrywasz, że analog jednak mimo różnych plotek ciągle żyje i gra, to po pierwsze, że jednak w PRL-u, to co mnie zdziwiło, bo ja, co powiedziałeś na początku prezentacji, bo ja zrozumiałem to tak troszeczkę w przenośni dużej, to hi-fi, tymczasem powiedziałeś, że te urządzenia spełniały normę DIN 45000. No to jestem... normę dość liberalną. Przepraszam, że ci przerwałem. Rozumiem. No właśnie ja zrobiłem taką przerwę, żebyś mógł uściślić te informacje. Czy to jest hi-fi za nieduże pieniądze? Maćku, jak oceniasz koszt takiego projektu? Wzmacniacz W600 to jest koszt około 1000 zł. Wzmacniacz na tych samych lampach robiony współcześnie, czyli na przykład mój ulubiony Chińczyk, na przykład Jakin, to jest no, ładniejszy, wyższy, bardzo często ze zdalnym sterowaniem, może kosztować od 2,5 do 4,5 tysiąca. Natomiast no, muszę sobie przypomnieć ten wzmacniacz, bo ja go w życiu miałem trzykrotnie i za każdym razem jakoś tam przez jakiś czas go posłuchałem, przechodziłem na coś innego. Zresztą stosuję taką metodę, nie przywiązuję się jakoś bardzo, mam swoje ulubione sprzęty, ale w różnych miejscach, w różnych pomieszczeniach w domu słucham na różnych zestawach i zauważyłem, że ucho się bardzo szybko przyzwyczaja i tyle. Natomiast kompletnie nie reaguję na uwagi, jak tam, prawda, kibice przychodzą i mówią, o, to nie gra, to nie brzmi, tutaj scena jest nie taka. No to wyłączam muzykę i gadamy, jakby to powiedzieć, w milczeniu i pijemy kawę. No. Po co sprawiać przykrość innym ludziom, skoro nie mają sceny? No. Niech każdy ma to, co lubi. Ja nikogo nie do niczego nie namawiam. Pokazuję pewne podstawy fizyczne. Nikogo nie obśmiewam. Jeżeli ktoś, nie wiem, słucha sobie, no, jest wielbicielem Radmora, no, pełen szacunek, no, człowieku. Chcesz, słuchaj, no, jeżeli to ci daje satysfakcję. Czasami tylko jak chcę być już naprawdę, jakby to powiedzieć, dokuczliwy, to tylko zadaję takie pytanie. A teraz, szanowni słuchacze, od ostatniego naszego spotkania minął miesiąc. Ile nowych płyt kupiliście?
ile nowych płyt słuchaliście w tym czasie. Pomyślcie o tym. Czy też było tak, że słuchaliście jednej płyty, ale na 17 różnych gramofonach? Pomyślcie o tym. Ja co prawda też mało słucham płyty, ale kupiłem sobie książkę. Muszę pokazać tę książkę. Kupiłem sobie książkę. O, pokaż. Super. Sanra. To jest książka, w której są tylko okładki płyt mojego ulubionego artysty. Otwieram ją na wyrywki. O, na przykład takie. Robione ręcznie. Dlatego książka może być taka gruba. To są tylko okładki i tylko Sun Ra i tylko Longu. I wszystkie są jeden do jednego. Niesamowite. Gorąco polecam. Wreszcie ktoś... Maciek, czy... Przepraszam, czy nie ma tej książki w audiobooku? Nie, mogłoby być co najwyżej wideobook. Tam nie ma ani słowa tekstu chyba, bo jest tego tekstu bardzo mało. Ja na razie ją przeglądam na tej zasadzie. Po prostu, szanowni panowie... Rozumiem, się... żartowałem. No tak, żartowałem, bo żyjemy w epoce, wiesz, czytników, PDF-ów, różnych innych i tak dalej. No mamy... mnie przybyło w tym czasie trochę patologicznie około 70 płyt w ciągu miesiąca, więc no część z darów, część z zakupów, no więc nie jest tak źle, Maćku. Ja niestety, jakby to powiedzieć... No i z 10 long play i 70 to na CD. No, ja miałem okres, kiedy kupowałem 2,5 kompaktu dziennie, no i... Oto wyczynowa, wyczynowy okres. No. Maćku, wracając do początku twojej prezentacji, Jacek powiedział, że się nie zgadza z tym, że w PRL-u było hi-fi. Miał zestaw Kleopatra i Radmor, no i jego zdaniem to się nie kwalifikuje. Takie jest zdanie Jacka. Ja miałem Radmora, byłem szczęśliwym posiadaczem, rodzice zakupili mi Radmora w wieku lat 16, byłem szczęśliwym posiadaczem i grałem na nim dziesiątki lat, można by rzec, dopóki nie dowiedziałem się, że bierne czterdziestki, które sobie gdzieś tam zabudowałem, zaczęły charczeć i świstać, więc kupiłem je w Tonsilu we wrześniu dokładnie. Z kolegą je transportowaliśmy pociągiem z wrześni do Krakowa, znaczy z wrześni do Poznania, a później z Poznania do Krakowa. To raz, więc jak posłuchałem natomiast zestawów, które naprawdę dobrze grały, no to już do Radmora nie było powrotu, chociaż przerabiałem go, tam się dekoder stereo zmieniało na z pętlą PLL kondensatory, bo już zaczął tak brumieć, czyli częstotliwość sieci się pojawiała na wyjściu. No więc przejść było z nim troszeczkę, no ale po tam 30 latach miał prawo. Natomiast Maciek Strzelczyk się włączył, oczywiście najpierw powiedział cześć, a później pochwalił się, że on słyszy 20 kHz. No to jest nietoperz w takim razie wśród nas. Nie wiem, co to jest mieszadło akustyczne dokładnie, no może się wygłupię, ale może Maciek wyjaśni. Teraz Maciek, teraz też słyszę 20 kHz. Po prostu nie mam mieszadła, ale odpowiednio uzbrojony słyszę 20 kHz. Słyszymy nawet 40 kHz. Okej, to jak na potrzeby dziennika telewizyjnego słyszysz nawet 40, rozumiem. Moc generatora 4000 W, no to chyba by rozsadziło głowę taka moc, ale może ja się na tym nie znam. W standardowym teście kończę słyszeć na 15 kHz. No to czyli na tak zwanym audiogramie, no to Maciek
Gratulacje, bo mnie już zanika parę lat temu, jak się badałem, przy 11 mniej więcej, między 11 a 12 kHz, to już tak słyszałem na granicy słyszalności. No tak, a ja złośliwie, natomiast złośliwie w tym momencie jeszcze raz zrobię to, co już kiedyś robiłem. Pokażę urządzenie do badania słuchu. I to urządzenie kończy się na 9 kHz. Standardowy ton audiometr. Więc szczęśliwi ci, którzy słyszą 10 kHz, bo dostaną dobre zaświadczenie. Maćku, właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawy temat owej słyszalności, że tak powiem, 10 kHz. Dlatego, że zdaniem wielu ludzie w naszym wieku, no nie chcę tutaj nas jakoś porównywać czy zrównywać, ale jesteśmy już tak zwanymi zgredami dla osób z 21-wiecznym PESEL-em, uznają, że skoro gość nie słyszy 10 kHz, to w ogóle nie ma z nim żadnej rozmowy o hi-fi, high-endzie, audio i tak dalej. Czy twoim zdaniem taki pogląd młodzieży ma uzasadnienie naukowe, czy też nie? W ogóle się nad tym nie zastanawiam. Po pierwsze protestuję, to może ty jesteś zgredem, ja podobno jestem dziadersem. A jest różnica z gredem a dziadersem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, niech każdy sobie słucha tak jak chce, to, co mu daje przyjemność. Słyszy 10 kHz, to sobie słyszy. Jeżeli daje mu to odpowiednie wrażenia i przynosi emocje, to znaczy powinien słuchać muzyki. Jak pamiętamy, Ludwig van Beethoven słuchał muzyki, wkładając sobie odpowiedni przyrząd drgający w zęby, jak stracił słuch. I odnosił z tego, był w stanie czytać emocje, a słuchanie muzyki ma być w celu przekazywania emocji. Więc przestańmy technokratyzować za mocno, tylko po prostu bawmy się w emocje i tyle. Tyle filozofa. Bardzo mądrze powiedziane, panie inżynierze. Popieram. Nawet należy się... To było dla pana inżyniera Macieja Tułodzieckiego za ostatnią wypowiedź. Natomiast Michał stwierdził, że świetna prezentacja. Pozdrawiam jako właściciel HPD. Na razie nie potrafię tego skrótu odczytać, ale może Michał bliżej to wyjaśni. HPD. Okej, zagadka. Natomiast Robert Szydłowski pochwalił się zakupem w międzyczasie tak zwanym miesiąca od poprzedniej twojej prezentacji 6 CD. Brawa dla Roberta. Brawa dla Roberta. Nawet możemy dla niego specjalne oklaski wygenerować. To dla Roberta. Natomiast towarzysz Leonid Breżniew nazwał mnie burżujem i wyzyskiwaczem. No jakżeż ja bym śmiał kogoś wyzyskiwać, skoro rodzice ciężko zarobione pieniądze przeznaczyli na mojego Radmora. No gdzież bym śmiał, Leonidzie. Natomiast Piotr, dobry mikrofon, nawet zegar w tle słychać jak tyka. Maciej, to pod twoim adresem. No, no. Maciej ma różne tam kukułki na wspomaganiu. Natomiast 69 Glas pisze o nostalgii, że to wszystko spowodowane jest nostalgią, ten nasz powrót do PRL-u. A Piotr Biliński powiedział, że nareszcie mądre słowa. Nie wiem, co miał na myśli, ale być może wypowiedź inżyniera Tułodzieckiego o kilohercach. Aha, Michał mówi tak, Tannoy HPD 295 w obudowie Eaton. A, to rozumiemy, no, czyli klasyka. Kochamy Tannoy, zwłaszcza 315 takie.
które wypływały z polskiego radia i zasilały moich kolegów. Część z nich jeszcze ma tetanoje. Piękna rzecz. Uwielbiam. Tak jest. Piękne, klasyczne rzeczy. Z kolei Piotr Biliński chwali, że mu wspomniałeś o słuchaniu muzyki, a nie słuchaniu kiloherców. Dobrze, Leonid z kolei. W latach 80. przejechałem na Unicze i faktycznie dla mnie to było dobre stereo, ale nie hi-fi. Okej. Z kolei Maciek wyjaśnia. Mieszadło akustyczne. Takie urządzenie do mieszania kleju ASA do maszyny papierniczej. To jest generator wibracji dla uzyskania rozproszenia małych cząstek tak zwanej emulsji. Maciek, a to nie rozwija przypadkowo przy okazji kamieni nerwowych? Boję się, żeby atomów nie rozbijało na albo jądra atomowego, czy też cząstek na kwarki. Trzeba uważać, Maciej, z tym mieszadłem akustycznym. Okej, dobrze. Tak, oczywiście spadek decybeli spory, bo moc 4 kW. Dobrze, teraz jeszcze Leonid, towarzysz pierwszy sekretarz, mówi tak. Wzmacniacz diory ulepszałem do niedawna, aż się w końcu przesiadłem na sprzęty wyższej klasy i to faktycznie inny, wyższy świat. Dziś mam Radmor 5102, ZG40C115, pasuje razem. Ja miałem właśnie tego Radmora z takimi cudownymi niebieskimi, nie, zielonymi, przepraszam, pięcioma wychyłowymi wskaźnikami. Obłędnie to wyglądało w nocy oczywiście. I bierne 40 też z Tonsila zasilał ten Radmorek. I oczywiście cudowne no, przyciski, nie przyciski, tylko jak to się nazywało? No tak, tylko że jak się spojrzy na sławne 40 z bierną, no to popatrzmy, jaka jest powierzchnia skrzynki w porównaniu z powierzchnią przetworników elektroakustycznych, które siedzą na tej przedniej ściance. To zaczyna przypominać ulubione konstrukcje Japończyków, gdzie praktycznie cała przednia ścianka jest wypełniona głośnikami. To potem po tej teorii Japończyków, czy po tym stylu Japończyków odziedziczyły wszystkie Altus 240, Altus 347, Arcus 424 i Altus 666. One wszystkie to odziedziczyły po tym. Ja rozumiem, że w Japonii robiono tak kolumny, dlatego że w Japonii no, jest pewien może problem z deskami, a z bambusa się takiej obudowy nie wystruga. Więc dlatego tam była taka moda na robienie tych. No i teraz bierzemy, nie wiem, obudowę typu ta, no i jest duża przednia płyta czołowa, a na niej siedzi jeden samotny głośnik i gra lepiej niż tam ta 40 z bierną albo z dwoma biernymi. No po prostu zachwiano pewne proporcje. Ale oczywiście każdy konstruktor ma prawo do swoich przemyśleń, swoich konstrukcji i ich uzasadnienia. I albo ludzie to kupują, albo nie kupują. Albo to się sprawdza, albo się nie sprawdza. Są konstrukcje bardziej udane, albo mniej udane. Jaka jest najbardziej udana konstrukcja świata? Najbardziej udaną konstrukcją świata jest Volkswagen Garbus. I tyle. W audio też jest niezły, bo tak sobie bardzo akustycznie, naturalnie, jadąc, popierduje, mówiąc kolokwialnie. Dobrze, dobrze. Wobec tego pytanie, moi drodzy, jeszcze Leonid napisał, że w ZG40C115 tylko zmieniłem GWK 9/80 na GWK 9/80/1. Bez tego fatalnego krzyża tłumika na kopułce. Czyli rozumiem, że złagodził ostrość wysokich tonów.
Nie, nasz towarzysz Breżniew po prostu rozumuje rozsądnie. Mianowicie włożenie jeszcze kawałka gąbki między kopułkę a ten krzyżyk to był strzał w stopę. Wtedy stosowano jeszcze taką metodę, żeby ten głośnik rozebrać i tą kopułkę, i ten krzyżak delikatnie wyrżnąć. To znaczy bardzo go osłabić, zostawić go w formie szczątkowej. Dlaczego? Dlatego, że z kolei jak się go usunęło całkowicie, to ta kopułka dostawała niekontrolowanych rezonansów i się z nią działy rzeczy dziwne. Więc wtedy pojawiła się klasa tak zwanych kopułek wyrżniętych. A dopiero potem Tonsil zamiast tego wprowadził gąbkę. No ale gąbka i tekstolit to są, tak jak wspominałem wcześniej, na dwóch biegunach funkcjonowania głośnika wysokotonowego. Kopułkowego, bo wiadomo, że głośnik kopułkowy przestaje przenosić wtedy, kiedy jego szczyt kopułki zaczyna drgać w przeciwfazie do spodu kopułki. I to ogranicza mu pasmo przenoszenia od góry. I dlatego jest teoria, żeby robić kopułki z tytanu. No ale to mówię, no to są technikalia, no czy jakby to powiedzieć, no słuchanie Milesa Davisa na kopułce wyrżniętej i niewyrżniętej przynosi inne emocje, no ludzie. Wyczynałem te kopułki, to wiem. Świetnie. Maciek się cieszy, że został generatorem poczucia humoru na naszej konferencji i transmisji. Leonid przyznał tak, zielone mam, no. Czyli gra w zielone. Michał z kolei, co do górnej granicy słyszalności, to trzeba zadać pytanie, czego już tam będziemy słuchać. Większość muzyki, nawet elektronicznej, kończy się na 10 kHz, a reszta to już harmoniczne. I ja w pełni się z Maciejem zgadzam, nawet bym to ten zakres jeszcze radykalnie obniżył, bo tak naprawdę to z 80% tego emocjonalnego przekazu, jaki dzieje się w muzyce, to pewnie są tony średnie przede wszystkim. No może w niektórych utworach jeszcze podstawa basowa ma tutaj znaczenie dosyć istotne. Tak. Dobrze. To macie Michał o granicach słyszalności. Podano mi właśnie, że GDWK 9 przez 80 przez 1 miał być remedium na tę wadę. Eleganckie, oryginalne rozwiązanie. Czyli Leonid nasz poszedł w kierunku tego głośnika łamane przez 1, czyli bez tej wady. Znaczy oczywiście mógł sobie jeszcze wcześniej założyć zamiast GDWK, GDWT. Wtedy te subiektywnie strasznie dużo przybywa wysokich tonów, a dziurki pasują, nie trzeba nic kombinować. No to propozycja dla naszego towarzysza Leonida, aby rozważył jeszcze opcję tuningu przez GDWT. Dobrze. Swojego czasu chodziliśmy na, jak się to nazywa, aleje Żwirki i Wigury, żeby witać przyjeżdżających. No i znaleźliśmy sobie fajne miejsce, żeby stanąć koło pomnika lotnika, ale przepędzili nas stamtąd i przepędzili nas dlatego, bo okazało się, że nad tym miejscem w dziwny sposób są powieszone mikrofony. No, po przepędzeniu żeśmy się przenieśli na drugą stronę ulicy i widzieliśmy, że to jest to miejsce, gdzie towarzysz Breżniew spontanicznie brał na ręce dziecko. I myśmy mu zajęli to miejsce, dlatego nas przepędzili. Breżniewa widziałem na żywo. No, każde spontaniczne zachowanie towarzysza musiało być precyzyjnie zaplanowane. Tak jest. I teraz towarzysz Leonid twierdza z ubolewaniem, że słuch mu siada. Tak coś pod 14 kHz podchodzę, chyba tylko max. Ale to są takie podejrzenia, tylko towarzysza Leonida, powinien towarzysz to zmierzyć naukowo na urządzeniu, które pokazał inżynier Tułodziecki, czyli na audiogramie, jeżeli dobrze wypowiadam. Tam to jest do 10, więc wszyscy słyszymy świetnie. Przepraszam, do 9. No właśnie. Ale słuchajcie, są płytki do testowania sprzętu audio, na przykład taka płyteczka, o, mam ją
zupełnie przypadkowo pod ręką, albo nie mam, ale raczej mam. Hi-fi i muzyka. Za dużo tych płytek tutaj mam przypadkowo pod ręką. Hi-fi. O, właśnie ta. Więc pozwolę sobie ją pokazać. Ta właśnie płytka zawiera 68 ścieżek audio i pierwsze 35 to są tony proste. Od 10 Hz do 22 kHz. Tak więc tony proste, czyli zwykły sinusoidalny sygnał z generatora. I dzięki temu trzeba bardzo uważać z potencjometrem volume, żeby go zarówno na basie, jak i na wysokich tonach czasem nie przekręcić za bardzo w prawo czy na suwaku. Zminimalizować na zero i dopiero delikatnie sobie wybrać jakiś poziom odsłuchu. Najlepiej to byłoby w oparciu o szum różowy i jakiś miernik chociażby na apce, na komórce, która mierzy w decybele, SPL tak zwany, i puścić sobie te wszystkie poszczególne tony sinusoidalne. I to, co mówił Maciek przed chwilą, jest to kapitalna nauka, bo przekonamy się, co prawda nie będziemy mieć wiedzy, czy to nasze stereo nie przenosi już na przykład 14 kHz, czy nasz słuch nie przenosi, czy nie odbiera. Tego nie będziemy wiedzieć, ale po prostu będziemy wiedzieć, że słyszymy na przykład do 12 kHz, do 15 czy do 10. Taką wiedzę będziemy mieć. Tu chodzi o kwestie popularno-naukowe, żeby człowiek, który się obudził w nocy i widzi obraz kontrolny na telewizorze, który piszczy, to żeby wiedział, że on piszczy 1 kHz i żeby nie mówił, że to są tony wysokie. Po prostu. A większość ludzi ten pisk bierze za ton wysoki. To nie jest ton wysoki, 1 kHz. No i tyle. To jest średnica, to jest środek średnicy, można by powiedzieć. To znaczy, no to powiedziałbym, to tam się zaczyna górny środek, o tak. Natomiast kolumn się z zasady nie dzieli w tych okolicach kiloherca, czy tam od kiloherca do 2 kHz. Trzeba to ostrożnie robić, bo tam jest ucho strasznie wrażliwe na efekty fazowe. W związku z tym albo zwrotnica bardzo stroma, albo wcale. Tak jest. Leonid jeszcze mówi, że boi się stożków. Pachnie tubkami z tonsili. Znaczy ja, jak się nie można zdecydować, jakich by się chciało posłuchać głośników wysokotonowych, to głośniki wysokotonowe nie obciążają za mocno wzmacniacza. Więc jak szanowny pan sobie życzy mieć różne brzmienia, bo się nie może zdecydować, to może tak jak ja założyć sobie 3 różne głośniki wysokotonowe. U mnie w podstawowych kolumnach, na których słucham od lat 40, jako jednym z zestawów, stoi wysokotonowy Audaxa, którego pokazywałem, stoi wysokotonowy Korala, który jest papieżakiem stożkowym, i stoi elastyczna kopułka Philipsa. I te 3 głośniki razem dawały mi to, co wtedy mi się bardzo podobało, a teraz mi nie przeszkadza. A jak płyta CD przenosi 22 kHz, to jest, jakby to krótko powiedzieć, wynika z prawa informatyki. Jeżeli jest częstotliwość próbkowania X, to górna granica przenoszenia wynosi x,5. Więc jak kompakt próbkuje 44 kHz, to technicznie możliwe jest przeniesienie częstotliwości o połowę mniejszej. No, to jest coś takiego mniej więcej jak prędkość maksymalna w samochodzie. Maksymalnie kompakt się 20. Tak jest, i na tej płycie został nagrany właśnie taki sygnał 22 kHz. Tu pokazuję specjalnie dla Janusza. To raz, a po drugie w udział w tworzeniu tej płyty brał podobno inżynier Tadeusz Mieczkowski, no słynny realizator dźwięku wielu zacnych wydawnictw muzycznych. Dobrze, wobec tego, co jeszcze mamy na naszym czacie,
albo mikrofon w telefonie. OK, to do naszych testów uwaga. Jeszcze Leonid mówi, że ten test, mój słuch testowałem generatorem plus słuchawki. Faktycznie idąc w górę przenosi się to na drgania czaszki. OK, ktoś mądrze, Kasper, powiedział o prawie kotelnikowa Shannona, a to już z częstotliwością próbkowania i różnymi częstotliwościami Nyquista, ale to już mówimy o teorii i tak zwanym Redbook CD. OK, prawo Nyquista, aha, to Leonid Breżniew. Chyba słuchacze znają. Oczywiście każdy audiofil zna prawo Nyquista. Ja znam tylko prawo Archimedesa i Pitagorasa. I prawo Ohma. Inżynierze, nie zapominaj o prawie Ohma. A ostatnio coraz częściej doświadczam zasady nieoznaczoności Heisenberga. Znaczy, są jakieś rzeczy, które idą na złom, ale jak się chce je przytulić, to natychmiast stają się potrzebne. Dlatego nie mogłem mówić, z jakiego demobilu pochodzą głośniki, które pokazywałem. Bo natychmiast aha, to interesował, a gdzie są głośniki, które kazałem wyrzucić 3 miesiące temu? A to może tam zakaz Pauliego zadziałał akurat w twoim wymiarze czasoprzestrzeni. Obcinanie górnej częstotliwości słyszenia to jedno, pisze Michał, ale z wiekiem zwiększa się nierównomierność tego słyszenia. Może dlatego stajemy się wybredni. Czyli, że jakby krzywa częstotliwościowa się robi nierównomierna, zdaniem Michała. Tego nie sprawdzałem, bo audiogram raczej sprawdza tylko słyszalność. Chociaż rysuje się tam też krzywą jako wyjście z audiogramu. No tak, ale to są kwestie, jakby to powiedzieć, których się tak czy inaczej nie przeskoczy. No i tyle. Ale widzisz, Maciej, towarzysz Leonid sobie żartuje z mechaniki kwantowej, bo zażartował, że patrzenie wpływa na obiekt obserwowany. Zjawisko obserwacji wpływa na obserwowany obiekt, jako głosi klasyczna mechanika kwantowa. Ale no, czy piwa mają na to wpływ? Pewnie też w Heisenberg pewnych miejscach. Nie można pogłaskać kota, nie urywając mu głowy zarazem. To też jest tak, tak, tak. Tak, to był kot Schrödingera chyba. Miałeś na myśli kota Schrödingera. Dobrze, wobec tego, moi drodzy, czy pytania w związku z naszym Hi-Fi Made in PRL jeszcze jakieś wam się nasuwają do prezentacji inżyniera Macieja Tułodzieckiego? Bo Maćku, ty wspomniałeś na koniec, że coś się w tej materii będzie działo. Rozumiem, że pozbierałeś klocki, zabawki, że tak powiem, audio na swoim warsztacie. I nastąpi jakiś ciąg dalszy. Jak to mamy rozumieć? Znaczy, zestawię sobie taki zestaw, trochę posłucham. Co zmodernizuję, to może pokażę, może nie pokażę. Zależność, no zobaczymy, no jakiś ciąg dalszy to będzie miało. W każdym razie klocki fizycznie już zostały przyniesione ze strychu, bawimy się dalej. Super, dziękujemy w takim razie za twoją prezentację. Za to, że stworzyłeś autorski, mocno subiektywny i własny zestaw hi-fi i to nawet w kilku wariantach, bo zarówno jeśli chodzi o kolumny, jak i wzmacniacz, mamy tu dwuwariantowość. Powiedz mi tylko, czy jeśli chodzi o gramofon, widzisz jakąkolwiek konkurencję dla tego G600, jeżeli chodzi o PRL? To znaczy prostą konkurencją jest G601 z napędem paskiem. Można tam postawić zupełnie przyzwoitą wkładkę i próbować jakoś ewentualnie troszkę powalczyć z drganiami otoczenia i to będzie grało zupełnie przyzwoicie. Także jeżeli ktoś bardzo chce mieć polski gramofon, to G601 no, da mu to. No. Poza tym nie będzie zabijał płyt. No. Dla mnie zawsze podstawą przy gramofonie było to, żeby
nie zamieniać płyt, dlatego ostatnim gramofonem, który miałem, jak już pewnie wspominałem, był G500, no, który zabijał płyty dość skutecznie i z niego się przesiadłem na Torrensa TD-150, który, tak jak mówię, chodził już poprawnie, przynajmniej tak mi się wydawało, że chodzi poprawnie, na nacisku troszkę poniżej grama. No. Bo mi się wydawało, że im mniejszy nacisk, tym mniejsze, jakby to powiedzieć, zniszczenie płyty. Dopiero potem nauczyłem się troszkę więcej na ten temat, na temat tak zwanego trackability. Mądre słowo, inżynierze. No, czyli trackability po naszemu to byłoby śledzenie, czyli odczytywanie tego, co się dzieje w rowku, czyli współpraca igły z rowkiem. No. Wiadomo było, że wtedy są takie trendy. Po to Shure zrobił wkładkę Super Track, czyli V15-3. Zresztą tych wkładek jeszcze sporo. Można je jakby dość niedrogo pozyskać. Natomiast igły, które do tego są robione, tak zwane zamienniki, też ceny są, nie wiem, od 50 do 550 zł, czy może nawet więcej. Nie mam w tym rozeznania i trochę się tego boję, ponieważ, jakby to powiedzieć, daje to pole do pewnego rodzaju dziwnych manewrów, a znaleźć wkładkę New Old Stock, prawdziwe V15, żeby porównać, jak wygląda zamiennik w porównaniu z oryginalną igłą, to jest dosyć trudne. No właśnie, ale Maćku, wobec tego zadam Ci jeszcze jedno pytanie, z którym się kiedyś spotkałem. Bo są miłośnicy vintage'owych, albo wręcz NOS tak zwanych, wkładek czy igieł z epoki, gdzieś z jakichś leżakujących w szufladzie magazynów. Tak. I powiedz mi, czy te wkładki, zarówno jak i igły, które mają już na przykład 50 lat, dajmy na to, czy ich właściwości, jeżeli chodzi o materiały, bo tam jest bardzo ważny pewna sprężystość, jakby rezonanse i tak dalej. Czy te wkładki w ogóle warto brać pod uwagę, czy igły z epoki warto brać pod uwagę, czy one już są tak pod wpływem starzenia się materiału już no, leciwe, że szkoda w ogóle się nimi zajmować w dobrym jeżeli takie gramofonie. Siada podatność, to po prostu zaczyna szorować po płycie. No to i to ją kieruje bezpośrednio do śmietnika. Natomiast czy jej podatność mieści się w określonych granicach, no to daje się dosyć łatwo stwierdzić przez sprawdzenie, jaki jest rezonans własne ramienia. Jeżeli rezonans własne ramienia leży w takim miejscu, w którym powinien leżeć, co potwierdza tą podatność, no to nie ma o czym mówić. No, to w dalszym ciągu gra. Ja używam dosyć dużo takich wkładek, które z niewiadomych przyczyn przestały być produkowane w momencie, kiedy gramofony spadły pod kreskę i potem ich produkcja nie została wznowiona. Swojego czasu było tak, że w pewnym momencie burzliwym, jak się zmieniały czasy, zlikwidowano Pewex. W Peweksie były sprzedawane wkładki Ortofona. No i one trafiły do jakiegoś domu handlowego gdzieś na dalekim kole i tam można było je kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Ja mam jeszcze jakieś tam ze dwie wkładki typu Ortofon VMS z tamtych czasów i to mi wystarcza. No ja w sumie słucham jakby troszkę mniej niż kiedyś z analogu. Nie boję się jakby tutaj o oświetlaną przyszłość. Mam trochę klasycznych szurów, no jakichś tam nowych też zakamuflowanych, także ja sobie z tym radzę. A głównie mój problem polega na tym, że ja żyję w epoce miękkich wkładek i lekkich ramion. A teraz jest coraz trudniej o wkładki miękkie i do lekkich ramion. Co sądzę o reaktywacji Unitry? To samo, co sądzę o reaktywacji motocykli Junak. Dobrze, to powiedz, co sądzisz o reaktywacji motocykli Junak. Sądzę, że w momencie, to już ty będziesz tutaj fachowcem od tego, kiedy rozprzężono brand management z product management i stały się to dwa niezależne byty, no to po prostu, jakby to powiedzieć, prawa do nazwy powodują, że w tej chwili można kupić ważący 2,4 kg gramofon Lenko, który na dodatek jest w wersji DJ-skiej. No i to tylko psuje starą, dobrą markę, no i tyle. Natomiast jak wygląda kwestia Unitry? Podoba mi się stylizacyjnie, to przypomina te rzeczy, do których ludzie mają sentyment. Myślę, że pewnie gra podobnie.
Nie wiem, nie słuchałem tego, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, wydaje mi się, że może droga do robienia jakichś współczesnych sprzętów audio wiodłaby przez sprzęty no, bardziej skomplikowane, może troszkę bardziej robionych troszkę na innej zasadzie, czyli nie wiem, wzmacniacze tranzystorowe w czystej klasie A albo jakieś takie rzeczy. Może w tym byłaby przyszłość, dlatego że takich firm jest zdecydowanie mniej. I teraz jest znowu kwestia, czy się ścigać z Chińczykami i zrobić 1000 przeciętnych wzmacniaczy, czy zrobić 2 wzmacniacze, jakby to powiedzieć, bardzo drogie i sprzedać je za podobne pieniądze. Tutaj nie wiem, tutaj nie. To są kwestie ekonomiczne, nie znam dobrego środka. Natomiast celowanie w sentymenty ludzi, którzy kochają Nitrę i chcieliby ją mieć, ale sprzęty tak zwane vintage'owe niekoniecznie są, no jakby spełniają założenia z różnych przyczyn, no to może oni będą mile zaskoczeni czymś takim i może bardzo będą chcieli to jakoś tam brać w tym udział. Ja sobie popatrzyłem z zawodowego, znaczy przepraszam, z osobistego skrzywienia na gramofony. One mi przypominają gramofony kilku podstawowych firm typu Project. Nie przyjrzałem się bliżej ramionom, ale myślę, że to gdzieś się kręci koło tego. W takiej kooperacji nie ma nic złego. No, jeżeli to gra na określonym, przyzwoitym poziomie, który zaspokaja słuchaczy, no to niech sobie gra. No. A nostalgia? No, nostalgia wiąże się z tym, co się działo przy okazji słuchania tych sprzętów kiedyś. No, trzeba by wznowić na przykład produkcję wyrobów firmy Warsowin, czyli wino z jabłek, no parę takich rzeczy, no, żeby to wszystko grało ze sobą tematycznie. Przecież chyba nikt nie będzie słuchał Bambina, prawda? I do tego raczył się, nie wiem, koniakiem. No właśnie, no właśnie. Dobrze powiedziane. Maćku, byliśmy na targach 3 dni, oglądaliśmy te prototypy, ale niestety nie dane nam było posłuchać, ponieważ jeszcze są, ich brzmienie jest objęte tajemnicą. Ich wygląd już nie, ale brzmienie tak, jeszcze są w trakcie under construction. I to mi się bardzo podoba, bo to przynajmniej jest rozsądne kultywowanie tradycji. Mój kolega kiedyś poszedł na targach poznańskich zobaczyć telewizory i okazało się, że Polacy zrobili 14-calowy telewizor kolorowy i ten telewizor stał i grał. No ale kolega chciał troszkę podkręcić nasycenie koloru czy coś takiego, przechylił się przez barierkę, dotknął prawie do gałki i wtedy dostał po łapach. No i zaczęła się krótka rozmowa, dlaczego pan mnie bije? A proszę pana, żeby pan tym nie kręcił. A dlaczego nie mogę tym kręcić? A bo to się nie kręci. A dlaczego się nie kręci? A bo to jest kineskop importowany, włożony do takiej skrzynki, są na stałe przyklejone gałki, a wszystkie odchylania, tam te wszystkie podstawowe wzmacniacze, to są w tym postumencie, na którym stoi ten telewizor. I pan by to po prostu przekręcił, zostałaby panu w ręku ta gałka i jakbyśmy to dalej eksponowali? Oto była taka tradycja ekspozycyjna u Nitry, no. Nie wiem, pozdrawiam serdecznie kolegę, mam nadzieję, że jest w dobrej formie. Ten, który mi to opowiada. I takich rzeczy można wiele, no to... Ja bym tak nie robił, no. Maćku, ale suspens jest bardzo ważny, jak mówił Hitchcock, a tobie stworzenie pewnego suspensu. I marketing tak zwany rządzi się też swoimi prawami, więc byliśmy na wystawie audio-wideo show, wobec tego takie są prawa marketingu, wystaw i targów. A ja korzystam z przywileju, że póki co targi audio show jeszcze nie są obowiązkowe. I pamiętam pozostać konsekwentny. Uśmiecham się, chociaż nie podzielam twojego konserwatyzmu wobec targów, które są w końcu show i ludzie jadą tam na dobre show, mam nadzieję. I tyle. Ale ktoś... Dobrze, Maćku, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Proszę. Okay, bardzo dziękuję za
ten wysiłek i intelektualny, i archeologiczny, gdzie naprawdę unikalne rzeczy, o których ja nawet nie słyszałem, czy nie widziałem na oczy, mogłem zobaczyć ja osobiście, czytelnicy, widzowie również. Natomiast, no i to właśnie celnie o ekspozycji UNITRY wypowiedział się jeszcze Leonid. Bardzo dziękujemy. Wobec tego pozwólcie, że jeżeli macie jeszcze pół godziny czasu albo wytrzymałości, zrobimy akcję marketingową, czyli inżynier Tułodziecki poza publikowaniem materiałów na znanym portalu technik.pl również za pewną namową postanowił napisać kilka słów na temat właśnie techniki analogowej, gramofonowej dla ludzi, którzy są świeżakami, mówiąc tak kolokwialnie w tej materii, co oczywiście nikomu wstydu nie przynosi, bo żyjemy w epoce cyfrowej i większość w ten sposób dzisiaj słucha i odbiera muzykę. Natomiast pojawił się pewien trend albo moda na analogowość, powrót do przeszłości. W związku z tym płyty zarówno czarne, jak i gramofony bardzo się nakręcają, jeżeli chodzi o sprzedaż. Robią magiczne rzeczy w głowach klientów i niektórzy postanawiają się zaopatrzyć, ale gdyby ktoś przyszedł na targi audio show i chciał wybrać gramofon i najpierw chciał obejść wszystkie te ekspozycje, bo i Technics, i Rega, i Transrotor na przykład z wyższej półki, gramofonów było mnóstwo, to miałby problem, czym się kierować, jaką technologią i tak dalej. W związku z tym z panem inżynierem Tułodzieckim zadaliśmy pytanie, jak w łatwy sposób dowiedzieć się, czy gramofon to rozwiązanie dla ciebie, czy warto w to wchodzić, w ciągu zaledwie na przykład jednej godziny czasu, zamiast poświęcenia na to 2 lat, za około 100 ceny. Tak właśnie nazwaliśmy tą prezentację i przejdźmy do rzeczy. Chodzi o to, że jest to pewien łatwy sposób, albo stosunkowo bardzo łatwy sposób, bo wystarczy przeczytać kilkadziesiąt stron poradnika, aby wyrobić sobie zdanie na tematy te właśnie okołogramofonowe, czy wchodzić w gramofony, czy też nie, jako dodatkowy tor audio. Wobec tego, jak zdobyć pewność, że gramofon jest faktycznie dla ciebie, szybko i niedrogo. Jeżeli dzisiaj do końca tej prezentacji zostaniesz, do końca, będzie dostępny dodatkowy bonus, o czym będzie pod koniec tej prezentacji. I dlaczego ten e-book jest inny? Ja osobiście też próbowałem, no kiedyś był gramofon Artur, ale mimo, że mój imiennik, to nie mam o nim dobrego zdania ani wspomnień. Był to raczej wyrób gramofonopodobny, z czym pewnie inżynier Tułodziecki się zgodzi. Natomiast obecnie kupiłem też kilkanaście, no może ich, gdyby tak policzyć dobrze, by jest ze 20 gramofonów. No i wcale to nie był taki sukces. Przez 15 lat ja walczę z audio, tak to ujmijmy kolokwialnie. Jedno jest pewne, że nie da się zostać jakby audiofilem w tydzień. Jest to pewien proces. Ale dzięki pewnym rozwiązaniom czy sztuczkom można go przyspieszyć. Z kolei inżynier Tułodziecki zgłębia te tematy lat, jak sam przyznał, 50 i odkrył, że audiofilia to nie jest zabawa dla niego, więc odżegnuje się od audiofilizmu i wcale, żeby dobrze posłuchać muzyki, nie musi być audiofilem.
Ponadto przez ten okres 50 lat były to próby nie teoretyczne tylko, chociaż czytał mądre książki na ten temat, ale przede wszystkim praktyczne, więc jest praktykującym gramofonomaniakiem. Nie wiem, czy to dobre określenie, może się obrazi, może nie. Natomiast wszystko zmierza do tego, żeby ten proces poznawania przyspieszyć, no bo to nie sztuka kupić 20 gramofonów, jeżeli się ma odpowiednie zasoby pieniędzy i czasu. No ale kto ma na to pieniądze i czas, żeby poznawać kolejne gramofony, eliminować i przechodzić do kolejnych prób. Tak więc to była droga jakby ostro pod górę, przez forsowne zarówno zakupy, jak i próby. A droga pod górę dla kogoś, kto chce się dowiedzieć coś na temat gramofonów, na przykład z katalogów, bądź też forów internetowych, grup na Facebooku, no to jest kolejna droga przez mękę, ponieważ ścierają się tam różne frakcje. Ktoś, kto na tym się nie zna, zaczyna, wchodzi w temat, staje w oku cyklonu różnych spierających się ze sobą jakby sekt dotyczących właśnie analogu. Niektórzy wierzą w przesądy, inni powtarzają tylko zasłyszane opowieści. I pytanie, czy na fali tej mody gramofonowej i czarnych płyt, czy to jest trend dla Ciebie? Ja osobiście zdobyłem się kiedyś na takie podejście eksperymentalne, no ale zakup, nie wiem ile inżynier Tułodziecki ma gramofonów na stanie. No ja gdzieś oscyluję około 20 plus. No to są rzeczy trudne z wielu względów, bo wymaga to no, poświęcenia temu dużo czasu, uwagi i takich praktycznego podejścia empirycznego, które no, jest kosztowne i trudne czasowo. Wobec tego na dzisiaj, jakby na potrzeby tej prezentacji, chciałem opowiedzieć o trzech kluczowych taktykach. Co zrobić, aby przyspieszyć ten cały proces, aby nie trwał on lata, ale skrócić go radykalnie i maksymalnie. Analogowy mentor, tak nazwałem pierwszą, wybranie swojej drogi do analogowego systemu marzeń. I trzecia możliwość, trzecia taktyka to zdobycie przewodnika do świata analogu. Tam u góry jest K2, a my jesteśmy gdzieś tu na dole w dolinie. No, wejście na K2 to już nie są żarty, jak doskonale wiemy. Wobec tego warto by mieć kogo? Mentora czy guru? No tak wygląda guru. Czy zaufalibyście guru, jeśli chodzi o wybór drogi na analogowe K2? A gdyby ten mentor, już nie guru, może w cudzysłowie guru, ale tak naprawdę mentor, praktyk, ale i teoretyk, z podbudową inżynierską i teoretyczną wyglądał właśnie tak, to jest nasza wspólna propozycja. Bo sprowadza się to do tego, ile kosztuje wiedza. Na ile wyceniasz na przykład 50 lat czyjegoś doświadczenia, który to człowiek, tak jak inżynier Tułodziecki, poświęcił ten czas na eksperymenty, zakup różnych gramofonów, wkładek, własny tuning, zmiany itd., itd. Ponadto na takich grupach facebookowych, nazwijmy też to otwarcie, czy dowiemy się prawdy, może tak, a może nie. Jeden powie prawdę, a drugi powie coś zupełnie innego, ale my nie wiemy, kto powiedział prawdę, a kto skłamał z powodu jakichś swoich albo wierzeń, albo interesów. Wobec tego tak naprawdę ktoś może powiedzieć prawdę, ale my nie wiemy, kto tą prawdę mówi. I tu leży główny problem wszystkich forów, na których jest
to ziarenko prawdy. Pozostaje wejście i jak przysłowiowy dzik w szyszki do takiej biblioteki i przebicie się przed setki czy tysiące tomów, albo może przyjemna pogawędka z mentorem albo guru w tej właśnie dziedzinie, ale analogowego K2. Z pewnością to jest znacznie lepsza droga, bo ktoś tą drogę przeszedł i już wie, ile tam jest różnych ślepych uliczek, w które nie warto wchodzić, bo jest praktykiem, ma podbudowę teoretyczną, jest pasjonatem, ma swoje doświadczenia, budzi zaufanie, ma system, który gra, no i mamy pewną mentalną z nim nić porozumienia. Tak bym określił główne cechy mentora. I zdecydowanie mentor to droga na skróty. Na skróty oszczędzamy czas, ale też pieniądze, bo nie kupujemy w ciemno według kryptosprzedawców, tylko kupujemy rzeczy naprawdę sprawdzone. Sprawdzone przez mentora. I szybko osiągamy system, który daje nam już przyjemność z grania. Ja osobiście muszę powiedzieć, że chociaż już po 2 latach poszukiwań, no może 2,5 do 3, tak to określmy, gdy wystartowałem 15 lat temu, miałem fenomenalnie, jak dla moich uszu, grający vintage'owy zestaw audio, ale to był zestaw cyfrowy. Natomiast zacząłem kupować gramofony, ale ciągle nie miałem przyjemności ani emocji, tak zwanych ciarek na plecach z ich słuchania. Natomiast jeżeli masz czas i pieniądze i chcesz się w to bawić, nie ma problemu, trzeba tylko zakupić odpowiednią ilość gramofonów, przetestować je i już wiesz. Ja znalazłem takiego mentora na początku swojej drogi. Oczywiście była to droga cyfrowa i był to najlepszy wybór na początku drogi. Zdecydowanie tak. W moim przypadku. I w przypadku drogi analogowej polecałbym tą taktykę zdecydowanie każdemu również. Druga kwestia to wybór swojej drogi. Ponieważ wiadomo, że na K2 jest wejście zimowe, wejście letnie i tam prowadzi na ten szczyt wiele ścieżek. Pytanie, co lubisz? Czy chodnik i spacer, czy tak zwany highway, pas szybkiego ruchu? To też zależy od twojego portfela, od twoich upodobań, czy lubisz na przykład podróżować, jakich ludzi dobierasz w taką właśnie podróż, ile masz czasu i też pieniędzy, czyli portfela. Wobec tego warto byłoby sobie na początku postawić taką poprzeczkę, ile na ten cel zamierzam przeznaczyć. W jakiej jesteśmy tutaj widełkach, jeżeli chodzi o budżet, który chcemy wydać na gramofon, ale gramofon tak hasło, słowo, ponieważ sam gramofon to jeszcze mało, żeby on mógł dobrze zagrać. I wracając do drogi, czy właśnie lubisz sprawdzać to empirycznie, namacalnie, osobiście, czy też twoim celem jest od razu, albo za pierwszym czy drugim podejściem, ewentualnie trzecim, już osiągnąć ten docelowy system. Więc to jest tylko kwestia twoich upodobań. Czy lubisz stres zakupów, stres wyborów, stres związany z nietrafionymi zakupami, których coś jest nie tak, niby miało być dobrze, ale jednak nie jest i teraz nie wiesz, czy to jest kwestia ramienia, kabla w ramieniu, wkładki, igły, czy może ustawienia antyskatingu albo innych rzeczy, albo może drgania powodują źle wytłumione drgania, że właściwie ta maszyna przestała grać i być może wymieniasz na kolejny gramofon, który jest świetny, ale pominąłeś jakiś element tej niesamowicie skomplikowanej analogowej układanki. Więc to jest 100 pytań, które
należałoby sobie zadać, albo których trzeba by mieć świadomość, zanim rozpoczniemy. Jedni są z kolei zdania, że nieważne gdzie, ale ważne z kim. Jeżeli są fajni ludzie, to można iść w wielotysięczne czy wieloletnie eksperymenty. Niemniej jednak to, z kim dzielimy swoją pasję i kto to jest, kto nas wspiera, czy jakoś kibicuje na tej drodze, jest bardzo, bardzo ważne. I też ile masz na to czasu. Czy pomijając twój PESEL, chcesz przeznaczyć na to parę lat, czy też po prostu chcesz od razu cieszyć się docelowo naprawdę dobrze grającym systemem. Moim zdaniem, tak oceniając to liczbowo, stworzenie dobrego, dobrze grającego, czy bardzo dobrze, fantastycznie grającego toru analogowego z gramofonem, to jest zadanie 10 razy trudniejsze od toru opartego na CD. I ilość stresu, porażek na tej drodze jest naprawdę ogromna, ale jeżeli masz już płyty winylowe, no to nie masz odwrotu. Jeżeli chcesz wejść w winyle, to warto się zastanowić, czy wchodzić w tą drogę, albo być może wybrać już jeden docelowy, super sprawdzony system, który pozwoli ci od razu trafić w przysłowiową dziesiątkę. Aby tak było, trzeba sobie na początek zadać 15 pytań. Tyle tych pytań wyliczył inżynier Tułodziecki i te pytania wyraźnie wyartykułował. Są one tutaj podane i te pytania są spisem treści de facto pewnej książeczki, którą sam ułożył i napisał oraz opatrzył zdjęciami. To jest 15 pytań do, właśnie do kogo? Najpierw do siebie, a później być może do swojego mentora, jeżeli sobie takiego wybierzesz. I te właśnie 15 pytań to jest taktyka numer 3, czyli zdobycie owego pokazanego tutaj na tym slajdzie e-booka, który nosi tytuł Czy gramofon jest dla Ciebie? Czyli pytanie, jakie powinien sobie zadać. Przepraszam, tu jest błąd w druku, bo jest 10 pytań. To będzie skorygowane. Tych pytań powstało jako spis treści 15. Zasada Pareta mówi, że 20% nakładów powoduje 80% efektów. Wobec tego nieraz warto skupić się na rzeczach na samym początku, rzeczach najważniejszych, żeby nie rozkręcić się z wydatkami, jak i ogromnym narzutem czasu i dzięki temu zrobić istotne oszczędności i czasu, i pieniędzy. Wobec tego zróbmy taki eksperyment myślowy, żeby empirycznie, ponieważ tak naprawdę ani zestawu CD, ani z gramofonem, no nie da się według parametrów w tabelce jakichś kiloherców i innych danych stwierdzić, jak on gra, chociaż niektórzy takie karkołomne pomysły mają i próbują. Wobec tego trzeba się przekonać o tym empirycznie. I wyobraźmy sobie, że chcesz poznać 100 gramofonów, aby dowiedzieć się, która technologia, jaki model, jaka wkładka, jaka igła, jakie ramię i tak dalej, i tak dalej. No dla ciebie daje tą maksymalną frajdę ze słuchania czarnych płyt. I robisz to przez 2 lata, co tydzień zmieniając kolejny gramofon. Taki eksperyment myślowy robimy. Wobec tego, ile by to mniej więcej kosztowało? Biorąc pod uwagę sprzęt z drugiej ręki, czyli mamy na myśli no, vintage'owe jakieś rozwiązania, klasyczne nazwijmy to, mniej lub bardziej, ale generalnie sprzęt drugiej ręki, byłaby to kwota, koszt takiego gramofonu około 500 do 1500 zł, żeby go kupić w jakimś sensownym stanie.
taki gramofon, żeby funkcjonował, należałoby mu zrobić porządny przegląd, wymienić być może igłę albo wkładkę, czyli docelowo taki gramofon to byłaby kwota około 3000 zł. Tak podejrzewam. No może troszeczkę mniej, może 2, 2,5, zależnie od jego stanu, w jakim go kupiliśmy. Doświadczenie, jakie w ten sposób zdobędziemy, jest bezcenne, ale kwota, jaką przyjdzie nam i logistyka z tym związana, z tymi odsłuchami, ustawianiem i tak dalej, wymianą na kolejny przez 2 lata, załóżmy 100 gramofonów, żeby zdobyć tak rzetelną wiedzę, w jakimś stopniu porównywalną z tym, co przećwiczył w swoim laboratorium czy warsztacie inżynier Tułodziecki, no to byłaby i kwota i czasowa, i pieniężna całkiem spora. Wobec tego pozwól, że zadam takie pytanie. Co dalej? Czy warta byłaby zachodu taka właśnie publikacja, w której padają te 15 podstawowych pytań, na które z pewnymi sugestiami odpowiada inżynier Tułodziecki? No właśnie, gdyby w ciągu jednej godziny zadać te pytania, rezultat jego 50 lat doświadczeń, uzyskać pewne rozeznanie w technologiach, które sprawdziły się przez te 50 lat rozwoju techniki analogowej, i wtedy uzyskać pewną jasność jakby myślenia, w jakim kierunku się udać i być odpornym na szepty różnych sprzedawców czy guru. Ile to byłoby dla Ciebie warte? Taki przewodnik, czy gramofon jest dla Ciebie? Że dzięki niemu otwierasz mapę jakby świata analogowego i będziesz w stanie nakreślić swoją drogę do ukochanego systemu. Ja, biorąc pod uwagę też bonusy, o których za chwilę powiem, no tak szacuję wartość, nie mówię o cenie, ale wartość na około 300 zł. Czy to byłaby duża wartość, czy mała? Nie wiem. Na pewno u kogo by to miało szansę pomóc mu? Jeżeli startujesz, jesteś jakby na początku swojej analogowej drogi, albo w ogóle w audio, zastanawiasz się, czy pójść w vintage'owy analog, czy też cyfrę. Masz sprzęt budżetowy, czyli gramofon, ale nie gra no, tak, jak byś tego oczekiwał. Czujesz może jakieś kompleksy wobec tak zwanego high-endu za naprawdę potężne pieniądze. Nie znasz technologii, które się tam kryją w tym niby prostym, ale jednak kryjącym wiele tajemnic urządzeniu. Jesteś miłośnikiem vintage i szukasz kontaktu, konfrontacji, znaczy się z najnowszymi zestawami audio jakby prosto z fabryki. I dla Ciebie z pewnością byłaby to na początek bardzo dobra propozycja, aby odpowiedzieć sobie na 15 pytań, zanim poznasz prawdziwy czar, czyli te ciary na plecach, gdy odtwarzasz czarną płytę. Miałem jakby dwie opcje. Zrobić to bardzo szybko, dać jakąś wyższą cenę, ale druga opcja z tutaj podanych wydaje mi się bardziej rzetelna i dobra. Wobec tego ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat. Co sądzisz o takiej propozycji, czy o takim właśnie wydawnictwie i czego byś jeszcze potrzebował? Postanowiłem dołożyć do tego 3 bonusy. Pierwszy z nich to wykład inżyniera Tułodzieckiego w formie PDF-u i filmu, który już pojawił się na Audio Video Summit. Czy warto reanimować gramofony vintage sprzed 50 lat? Pokaz klasycznych legend analogowych. Drugi bonus to tajniki ramienia gramofonowego. Legendarne konstrukcje vintage. Jest to również zestaw PDF z prezentacją plus film. Oraz trzeci, gramofony z napędem bezpośrednim, czyli tak zwane direct drive
sukces czy porażka. Również PDF z prezentacją i film. Tak więc mamy poradnik plus 3 bonusy. Ja szacuję tego wartość na około 300 zł. A jaką wartość ta wiedza miałaby dla Ciebie? Ile zapłaciłbyś za ten komplet? Propozycja teraz, jakby typu, nazwijmy to propozycja Black Friday, to 25 zł. I podany jest również link. Z tym, że jest to link nie do kupna, ale do zapisu. Bo jest to cena, nazwijmy to tak, do jakby końca listopada, typu Black Friday. Możesz zapisać się, bo ten PDF czy ten e-book nie jest jeszcze, to znaczy on jest napisany, są do niego zdjęcia, rysunki i jakby całość, tylko trzeba go złożyć. Złożyć, czyli po prostu go odpowiednio fajnie ułożyć w książkę, czyli tak zwany skład zrobić i będzie gotowy do sprzedaży. Plus te 3 bonusy i gdy to ja skończę tą pracę, więc będzie wtedy link do zakupu. Natomiast obecnie jest to cena typu Black Friday. Cały ten komplet e-book plus 3 bonusy kosztuje 25 zł. Tak go wyceniliśmy. I jest to cena no taka z mocną Black Friday'ową przeceną, nazwijmy to. Natomiast na tym linku, który jest tam podany poniżej, można się zarejestrować, co nie oznacza, że jesteś związany czy związana jakąś umową. Po prostu rejestrujesz się, że jesteś zaciekawiony tym właśnie produktem i jak przyjdzie link dopiero, to wtedy zadecydujesz ostatecznie, czy też kupić, czy też nie. No i co pozostaje? Pierwsza opcja to nie robić nic, działać tak jak dotychczas, zastanawiać się, czytać fora, telefonować, rozmawiać, pisać posty, zapytania i tak dalej. A druga, pewnie tych opcji jest więcej, ale dla uproszczenia, to zaopatrzyć się w ten właśnie poradnik i te kluczowe pytania po prostu już znać na początku drogi, na które musisz sobie odpowiedzieć. Poza tym jest on objęty, ten e-book, 30-dniową gwarancją, więc jeżeli cokolwiek Ci by nie pasowało, to od zakupu 29 dnia po prostu prosisz o zwrot pieniędzy i taki zwrot po prostu uzyskujesz bez pytania o powody. Czy opłaca się nie sprawdzić takiej właśnie propozycji? Oto jest pytanie. Tu z prawej strony widzimy stronę, która kryje się pod tym linkiem avs-rejestracja-gramofon. Na takiej właśnie stronie zapisujesz swoje imię i adres e-mail, czyli jesteś zapisany w kolejce do zakupu po tej właśnie promocyjnej cenie typu Black Friday 50% off i jakby ta oferta z tymi bonusami jest jak dzisiaj dostępna no, do końca dnia z tymi bonusami. Ponieważ no, te bonusy są jakby tylko dla osób, które były na wydarzeniu live i zechcą się właśnie dzisiaj zdecydować, ponieważ jeżeli wpiszecie się dzisiaj na tą listę, to taka właśnie cena razem z tymi 3 bonusami będzie za ten e-book. I jest to podejście no, praktyczne, gdzie po prostu zmierzamy do celu drogą nie teoretyzowania przez lata na forach, ale przez takie manualne, praktyczne badanie tematu. Tak więc mamy poradnik, 15 pytań do, 3 bonusy i dzisiaj taką cenę właśnie razem z bonusami za ten poradnik proponujemy. Wobec tego chciałbym zapytać, czy co do tego właśnie e-booka, poradnika, macie jeszcze jakieś pytania? Korzystając tutaj
z obecności autora chętnie odpowiemy. Natomiast pewnie by się przydał jeszcze link do tego, do tej strony. Ja pozwolę sobie go wkleić, ale nie będę mógł wkleić. Wobec tego będzie on dostępny no, w formie takiej do przepisania z tego właśnie, z tej właśnie prezentacji. Jeżeli chcecie się zapisać, skorzystajcie dzisiaj do końca dnia z tego właśnie linku. Serdecznie zapraszam. To pierwsze jakby wydawnictwo analogowe, wspólna, to znaczy dzieło inżyniera Tułodzieckiego, ale wspólna nasza inicjatywa. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Jeszcze widzę tutaj Paweł Rybak. Ja uwielbiam wstęgowe głośniki wysokotonowe, ale niestety w czasach PRL nie były one w ofercie naszych producentów. Znaczy występowały radzieckie kolumny, które były wyposażone we wstążki, to prawda. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj głośników, który jakby zrobił na mnie nieprawdopodobne wrażenie. Nie pamiętam dokładnej nazwy technicznej, ale to jest patentowe rozwiązanie firmy SS. Głośnik wygląda jak falbanka zrobiona z woli i ma nieprawdopodobną skuteczność, a również w nieprawdopodobny sposób zachowuje się przy impulsach. Uwielbiam te głośniki, niestety chyba poza S-em nikt ich nie robi. Miałem z nimi przygodę następującą, że w dawnych czasach kolumny stały na podłodze w odległości mniej więcej metra od komputera, z którego korzystałem. No i okazało się, że po prostu w tym komputerze głośniki wysokotonowe są w stanie odchylać, zniekształcać obraz na monitorze. Po prostu magnesy, które są zapakowane do tych głośników, no gwarantują za skuteczność, które one uzyskują. Także gorąco polecam, jeśli pan, który tam jest wielbicielem głośników wysokotonowych, jeszcze nie zna S-ów, to kiedyś warto przeżyć raz takie doświadczenie. Okej, okay. Czyli to odpowiedź Maćka do Pawła Rybaka. Bardzo dziękuję. W takim razie dzisiejszy wieczór na tym kończymy. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji, a szczególnie dziękuję Maciejowi Tułodzieckiemu, który wziął na swoją klatę cały trud, aby odświeżyć te archeologiczne już urządzenia. Ma je na swoim stanie i to nie jest jego ostatnie słowo. Obiecał, że być może podzieli się jakimiś wrażeniami, gdy projekt ruszy już na jego warsztacie. Tak więc dziękujemy bardzo i Maćku, do zobaczenia, do usłyszenia, powodzenia w zestawianiu analogowego toru Hi-Fi Made in PRL. Dzięki. Dziękuję, dobranoc, trzymajcie się, do kolejnego spotkania.